Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Kolejne nasze spotkanie, trzecie i niestety ostatnie synodalne spotkanie nasze. Najpierw medytacja, później dzielenie. Zanim przejdziemy do fragmentu Pisma Świętego, który będziemy medytować, który wyraża nadzieję, bo to jest temat naszych spotkań synodalnych, chciałbym wam opowiedzieć to, czy odpowiedzieć to, jakie informacje nam wysłaliście i co chcemy, w jaki sposób chcemy odpowiedzieć. Otóż bardzo dużo głosów z waszych grup, od waszych koordynatorów dotarło do nas o tym, że podoba wam się, może to nie jest dobre słowo, ale że służy wam w jakiś sposób takie dzielenie, takie spotykanie i takie medytacje i chcielibyście to kontynuować. Więc bardzo serdecznie w ogóle zapraszam do czegoś takiego, uważam, że to jest rewelacyjny pomysł. Naprawdę. I chcemy odpowiedzieć, żeby to było dla was możliwe, więc opcje mamy dwie. Jest formularz w opisie tej medytacji, którą możecie teraz sobie, czy do tego formularza przejść. I tam jest taka opcja, że chcę, żeby moja grupa dalej funkcjonowała i chcę się spotykać razem z moją grupą dalej, albo chcę dołączyć do nowej grupy. Jak to wybierać? Pogadajcie w grupach o tym, że czy na przykład wy w całości chcecie funkcjonować jako grupa dalej. Być może tak jest. Być może jedna osoba odpadnie, ale grupa dalej chce się spotykać, więc wtedy napiszcie, że przez ten formularz, że wasza grupa zostaje, tak, chce dalej kontynuować te spotkania w tej grupie właśnie. Zaznaczcie to. A jeśli na przykład wasza grupa myśli o tym, że to już wystarczy, że synod się skończył, te trzy spotkania to jest to, co chcieliście, a jedna osoba albo dwie na przykład chcą dalej kontynuować spotkania, to zorganizujemy dla was inne grupy, ale potrzebujemy, żebyście tam kliknęli i dali nam informację, że chcecie dołączyć do innej. I wtedy medytację w każdą niedzielę mamy o 21:15 na żywo i tą medytację można zrobić w niedzielę, można ją zrobić później w tygodniu i jest mnóstwo grup, bardzo dużo osób, które korzystają właśnie z tych medytacji i mają takie dzielenia bardzo podobne do naszych synodalnych, z tym, że one są permanentne, stałe, nie tylko na czas synodu. A dzisiaj temat nadziei. I to, co bym chciał wam zaproponować, to fragment po zmartwychwstaniu. Dlaczego? Zaraz wam powiem. Teraz posłuchajmy tego fragmentu. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jakby błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nimi zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie moje miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się do grobu z bojaźnią i z wielką radością i biegły odznajmić to jego uczniom. Moi drodzy, jaki tutaj mamy temat? To jest jeden z takich fragmentów, który mnie elektryzuje. Bardzo lubię te pieśni, te, które są w czasie okresie zmartwychwstania, które się śpiewa. Mają w sobie jakąś taką przenikliwość. Te teksty biblijne i te pieśni. I w tym naszym tekście biblijnym mamy takie dwa elementy, na które chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę w naszej medytacji. Pierwszy z nich to jest moment, gdzie anioł mówi do niewiast: nie bójcie się. A wy się nie bójcie, dlatego że wiem, że wy szukacie zmartwychwstałego. To jest historia o tym, że pojawia się jakiś osobnik, jakaś historia w życiu, jakieś zdarzenie w życiu, które w ogóle ludzi przeraża. A jednocześnie tekst biblijny mówi o tym: a wy się nie bójcie. I wiele jest w ogóle takich intuicji w samym Nowym Testamencie szczególnie, że to tak jak opisujące przyjście czasów ostatecznych fragmenty, które mówią o tym, że będą trzęsienia ziemi, będą różne kataklizmy, będzie głód,
A co mówi Pismo do ludzi, którzy są wyznawcami Chrystusa? A wy wtedy podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. I to jest bardzo podobna intuicja, że coś jest przerażającego dla ludzi. My w ogóle wcześniej medytowaliśmy rzeczy takie, które są dla mnie trudne w Kościele. Nie? To są rzeczy, które mogą mnie przerażać. Mogą dotykać mojego serca w taki sposób odbierający nadzieję. Co mówi Pismo wtedy? Przez to, że szukasz Chrystusa, nie bój się. Ciebie to nie będzie dotyczyć. To tak jakby trochę Bóg nam chciał powiedzieć, że być może te rzeczy, których się obawiam, nie znaczy, że one nie są, że te obawy są do wyparcia, ale że ciebie jakieś zło, którego się boisz, nie dotyka. Że przez to, że szukasz ukrzyżowanego, szukasz tego, komu cały czas wierzysz i nie ma co się tutaj mocno zastanawiać, to, że jesteś na tej medytacji, mimo wątpliwości, które mogą zawsze być w różnych temacie, to jednak szukasz Boga. I Jezus mówi, ale ty się nie bój. Czy w tym wypadku anioł mówi, ale wy się nie bójcie, bo wiem, kogo szukacie. I drugi element, taki bardzo metafizyczny w tym wszystkim jest, że ten anioł wysyła te kobiety z informacją do uczniów, żeby szukali go w drodze do Galilei. Że on wyruszył na jakieś spotkanie z nami w jakiejś Galilei i naszym zadaniem jest zdążać do tej samej Galilei, gdzie go spotkamy. I czym w moim życiu jest taka Galilea, gdzie intuicja mi podpowiada, że jak pójdę w tamtą stronę, to go tam spotkam. Dlaczego o tym mówię? Bo jesteśmy w temacie nadziei. Wcześniej byliśmy w temacie strapień, a teraz jesteśmy w temacie tego, co mnie pociąga, na co mam nadzieję, a nadzieja w chrześcijaństwie nie jest oparta o pozytywne myślenie, nie jest oparta na planowaniu, że a to jest w stanie się udać. Nadzieja w chrześcijaństwie jest zawsze oparta o nadprzyrodzoność, o zmartwychwstanie. Największą nadzieją, czy źródłem nadziei w chrześcijaństwie to jest to, że był umarły, a ożył. Nie było go, a jest. Zabili, a żyje. Nie? Że stała się rzecz niemożliwa. Nie? I nie chodzi o to, że my mamy być źródłem tych niemożliwych rzeczy, tylko że my możemy się oprzeć o kogoś, kto niemożliwe rzeczy potrafi. Nie? Wtedy, kiedy ruszymy do tej Galilei, która jest miejscem spotkania moim z Nim. I tą Galileją to może być tworzenie, nie wiem, wejście do jakiejś przestrzeni ludzi, którzy żyją w chrześcijaństwie, w jakichś takich wartościach i to jest moja Galilea, w której spotykam Boga. Być może to jest jakieś przeorganizowanie mojego życia, na przykład rodzinnego, gdzie zacznę stosować, nie wiem, NVC i zmienię komunikację w życiu, w tej rodzinie i poprawi się jakoś. Być może moją Galileą jest powiedzenie, że nie, z pewnymi grzechami kończę, z pewną nieuczciwością życiową kończę. Być może moją Galileą jest to, że w końcu zacznę przenosić akcent z ja na on, albo oni, albo my. Czyli, że się jakoś mocno zaangażuję. Nie wiem, co jest waszą Galileą, ale wszystkich was teraz chciałbym zaprosić do tego, żebyśmy spróbowali spotkać się z figurą, czy z realnym zmartwychwstałym i pytać go, gdzie, Panie, siejesz w moim życiu nadzieję? Nie? Gdzie jest ta Galilea? Co jest tym wszystkim, co gdzieś wynika z tego, że Ty pociągnąłeś mnie, popchnąłeś mnie do tego, żebym tam poszła, żebym tam został? Moja Galilea, która jest miejscem mojej nadziei. Więc, moi drodzy, cóż, zaczynamy. Usiądźcie wygodnie. I po medytacji pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie przynależeć do pogłębiarki, tworzyć tą społeczność właściwie, budować ją, to skorzystajcie z formularza i napiszcie, w jakich grupach chcecie się spotykać. Jeśli macie więcej jakiejś takiej chęci, pomysłów, to piszcie do nas na kontakt@pogłębiarka.pl. A teraz zaczynamy. Przed rozpoczęciem tej modlitwy postaraj się zająć taką pozycję, która wyrazi Twoją godność,
oraz godność tego, co zamierzasz w tym momencie robić. Jeśli to jest możliwe, połóż twoje stopy płasko na ziemi, delikatnie wyprostuj plecy i przez chwilę zwróć twoją uwagę tylko na twoje ciało. Co w nim teraz czujesz? Postaraj się teraz zwrócić całą twoją uwagę na rytm pracy twojego brzucha. Bądź całym sobą przy tym, jak twoje ciało oddycha, robiąc wdech, wydech. Pozwól sobie, żeby ono cię poprowadziło. Postaraj się teraz pomyśleć, że każdy twój wdech i wydech jest dlatego, że Bóg jest w tobie. Każdy twój wdech i wydech symbolizuje Jego obecność. Kiedy czuję wdech i wydech, dotykam obecności Boga we mnie. Thank you.
Postaraj się teraz przez dłuższą chwilę zostać z myślą, że właśnie teraz, niezależnie od tego, co czuję, co przeżywam, ale właśnie teraz jest obecny przy mnie Bóg. Wyobraź sobie teraz scenę grób, miejsce, które jest w skale wykute, jakąś przestrzeń wewnątrz skały. Zobacz duży kamień wielkości pół metra, który stoi obok wejścia. Zobacz, że miejsce, które miało zasłaniać ten kamień, jest puste. Postaraj się wyobrazić sobie dwie kobiety, które być może są w olbrzymim szoku, kiedy widzą to, co jest przed nimi. Postaraj się wyobrazić sobie tę scenę. Postaraj się wczuć w te kobiety, które przyszły do grobu, do miejsca pożegnania.
do miejsca, które nie niesie ze sobą żadnej nadziei. Jak one mogły się czuć, idąc do tego miejsca? Być może w Twoim życiu także są jakieś nadzieje, które musiały umrzeć. Być może Twoje poszukiwanie Chrystusa, Kościoła spotkało się z jakąś śmiercią, zawiedzeniem, odrzuceniem. Być może jest w Tobie szczere poszukiwanie Chrystusa, szczere szukanie ukrzyżowanego. Ale Kościół, w którym go widzisz, to grób. Thank you.
Postaraj się teraz popatrzeć na anioła. Postaraj się usłyszeć, jak on mówi: niczego się nie bój. Wiem, że szukasz zmartwychwstałego. Znam twoją szczerą wiarę. Niczego się nie bój. Znam twoje szczere serce. Twoja szczerość doprowadzi cię do niego. Idź do Galilei, tam go spotkasz. Czym dla ciebie jest droga do Galilei? Jaki intuicyjny kierunek słyszysz w swoim sercu, który pozwoli ci się z nim spotkać?
Pomyśl teraz, czy w twoim sercu pojawiają się jakieś nadzieje związane ze spotkaniem go w twojej Galilei. Jeśli możesz, postaraj się teraz wyobrazić sobie rozmowę z Jezusem. Z Jezusem zmartwychwstałym. Z przebitymi rękoma, przebitym bokiem. Z taką osobą, która powinna nie żyć, a jednak żyje. Postaraj się pytać Go, gdzie jest Jego działanie, w którym Ty będziesz mógł Go odnaleźć. Gdzie jest Jego działanie, do którego zaprasza Kościół, czyli Ciebie. Gdzie jest ta nadzieja, którą On wkłada w Twoje serce.
koniec tej modlitwy postaraj się wejść w bardzo szczerą rozmowę z Jezusem. Gdzie widzisz nadzieję, którą On włożył w twoje serce? Kiedy już nadejdzie moment twojej gotowości, możesz zakończyć tę modlitwę osobiście.